Cześć. Moje kury są jak psy, chodzą za mną po prostu wszędzie. Gdzie ja się pojawiam, to one już są. Idziemy. Kto idzie ze mną? Kokoszki? Kokoszki, kochaczki? Chcecie coś dostać dobrego? O rany! Takie kokochy wszystkie. O rany, rany, aż jedna fruwa i druga. Tak się cieszą, kokochy. Tak, zaraz dostaniecie coś dobrego. Coś wymyślę. Tylko muszę się przejść do domku, żeby wam coś dobrego przynieść. No, nawet tamte biegną. Co, kokochy? Ale jesteście kochaczki. Jest was już naprawdę dużo, dużo. Fajniutko. Tak, koko. Co, Romek? Takie masz statko? No spore. Jest tu tych kurek sporo. Tylko kilka nie ma imion. A resztę mają imionka. Ale te kilka są tak podobne do siebie, że ciężko mi je rozróżnić na razie. I pewnie im dłużej, tym gorzej. Chociaż zaczynają charakterki swoje pokazywać, więc pewnie ponazywam je niedługo wszystkie. No niestety jedna kurka odeszła już do starości, ta, którą przywiozłam z tej farmy. Ale ona od samego początku była jakaś taka schorowana. Ona się przejadała po prostu. Na maksa. I ciągle w tym wolu miała za dużo jedzenia, za dużo pokarmu. Nie potrafiła sobie wydzielić jedzenia, tylko po prostu przejadała się. Może w kurniku zawsze jej brakowało, bo może była z tych słabszych. Nie mam pojęcia. Idę im coś poszukać. Takiego lepszego do zjedzenia. Będą się cieszyły. Może nazrywam im ostrożenia warzywnego, bo go lubią bardzo. I jak przynoszę, to zaraz go całego zjadają. No to idę poszukać ostrożenia.